No witam was, moi drodzy, z centrum handlowego Juka. Akurat przejazdem jestem i stwierdziłem, że przejeżdżając obok, żeby nie wjechać, no to byłoby grzech. Chcę zobaczyć, co mają nowego, ciekawego, czy coś mają. No i zobaczyć, jaki ten asortyment jest. Adasia, brata zakonnego. Pozdrowienia. Coś dla Ciebie też. Nie tylko dla Ciebie. Także Adasiu, następnym razem wybierzemy się chyba też. Wybierzesz się do tego świata. No, wybór kaktusów tu mają. Juki. No, takie okazy, powiem Wam, w różnych cenach są. 120, 130, 150, no różne. No, na przykład zobaczcie sobie, piękne jest, nie? No ale to już kosztuje 1020 zł. No nic, popatrzymy sobie dalej, słuchajcie. Wziąłem sobie wózeczek, żeby nie było. Chcę po prostu zobaczyć, co oni tu jeszcze mają ciekawego. Może na coś się skuszę. Ostatnio, słuchajcie, jak tu byłem, ale tak patrzę, że przez ten cały miesiąc to się teoretycznie się tutaj za wiele nic nowego nie przybyło. Jest wszystko to samo. Co było przedtem. Ale i palenki, słuchajcie. Tu jest, widzicie, przecena. No, ten jest ładny okaz. 99 zł kosztuje. Nowe cykaski. Ale dosyć ładne mają, zobaczcie już. No i banany się nie zmieniły. Jak stoją, tak stały. Wielkie. No i strelicje, no strelicje to. Ale ubyło ich. Oj, chętni się znaleźli. A ciekawe, czy ktoś kupił Jubę. To mnie ciekawi, zaraz tam dojdę. Ale wiecie co, coś wypatrzyłem. Takie nie mam kordyliny. A ja, kurde, jestem fanem kordylin krzewiastych. No, widzisz, że lezł mnie na wózku? No. Bo te to mam. Także, o, i te też mam. Ale no, tej to sobie nie odmówiłem. Jeszcze tutaj mnie coś, kurde, ciekawi. Kordylina. Ta to już jest w ogóle, kurczę. Nie no, to ona już chyba też trafia do mnie. Nie widzieliście tego, ok? No i słuchajcie, jest mój świat. Zobaczcie, ostatnio, patrzcie, pąki kwiatowe, nie wiem, czy będzie widać, się rozwijają. No i cytrusy. No i wiecie co, że jubei już nie ma, nie ma. Taka karłatka jest, no ale kurde, powiem Wam, że ona jest piękna. O Jezus, chory jestem na tą karłatkę. Piękna, kurde, ten kolor. Ja chciałem zobaczyć. Może byłem to chciał, ale ceny nic nie ma przecenionej. Nie ma przecenionej. No szkoda. Także. Ha, ale Wam coś powiem. Pamiętacie?
cenę tej, zobaczcie sobie. Zdrożały. Nie staniały, zdrożały. Ta już jest zarezerwowana. To jest w tym samym miejscu, te same są. Ta kosztuje 1760, ten trach. No, ale idę sobie dalej, słuchajcie, jeszcze pooglądać. Ja tu jeszcze choruję na te drzewka cytrusowe, ale dopóki oranżerii też nie będę miał postawionej tej nowej, to tak jakoś się, wiecie co powiem, że wam wstrzymuję. Jest jedna jubea. Chciałem rzucić okiem. Piękna jest ta jubea, słuchajcie. Jednej nie ma, jedna jest. Dobra, zostawiam bez komentarza. No kurczę, to trzeba cytrusowe, ale mnie kuszą. Ale mnie to mierzi. Dobra, idę na razie stąd dalej. Pięknie to wygląda wszystko. Można sobie wiosnę w ogrodzie zrobić, co? Można? Można. Pięknie sobie zrobić jakąś kompozycję. Piękne kolory są, zobaczcie. Kurczę, nie ma na nią nic. Nie widzę tutaj ceny. Tu jest 330 zł. Nie no, muszę trochę zacząć oszczędzać, słuchajcie, nie mogę szaleć, w końcu kurde inwestycje się będą dosyć sporawych rozmiarów, także, ale śliczne są, zobaczcie, kurde. Tylko wzdycham, wiecie. Tylko sobie wzdychnę. Może sobie kupić taką cytrynkę. Może nie. 174 zł. Skimię. Miałem kiedyś skimię w ogrodzie. Powiem wam szczerze, że coś pięknego. Jak zaczek kwitnie, jak pięknie też to pachnie. O matko, mówię wam. $46, te mniejsze. A te większe? 47. Kurde. Złotówkę drożej. Dobra. Idę do koszyka. Bardzo pięknie wygląda w ogrodzie, powiem wam szczerze. Jeszcze tu sobie rzucę okiem. Na te cytruski. Te mi się podobają. To już jest ładne duże drzewko, słuchajcie, nie? No ale ja też nie mam gdzie zabrać tego do samochodu. Dobra, słuchajcie. Nic tak nowego nie widzę, żeby było coś nowego, ciekawego. Także pomału będę pewno wychodził. Ponapawajcie się trochę tym pięknym widokiem. Ja też się, słuchajcie, napawam nim, bo dla mnie to jest coś pięknego. Ja kocham ten świat roślin, te kolory. I powiem wam, że na pewno tu wrócę
na zakupy, a tym bardziej jak już będę miał oranżerię, to mam parę roślin, które mi się marzy. Także trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie spod kurwy takiej pięknej palmy. Do zobaczyska, do następnego razu.